Szanowni, przypomnieć chciałbym, czym zajmowaliśmy się na ostatnim naszym spotkaniu. No, pierwsze zadanie wygląda tak. Pracownik fabryki bombek nakleja etykiety na pudełka z bombkami. W pudełku mieszczą się dwie bombki i bombki mogą być srebrzyste lub czerwone. Niestety pracownik się pomylił i żadna z etykiet naklejonych na tych trzech pudełkach nie odpowiada prawdzie. Z którego pudełka wystarczy wyjąć, nie zaglądając do środka, jedną bombkę, aby ustalić, jakiego koloru bombki są w pudełkach. No, tu mamy te trzy pudełka, na nich trzy etykiety i żadna z nich nie jest prawdziwa, więc jeżeli na tym pudełku jest napisane, że są w środku dwie srebrne, no to mogą być srebrna i czerwona lub dwie czerwone. Na tym pudełku jest napisane, że jest srebrna i czerwona, to mogą być dwie srebrne albo dwie czerwone, a na tym pudełku przyklejona jest etykieta, że to w środku są dwie czerwone, więc mogą być dwie srebrne albo srebrna i czerwona. No i teraz zobaczmy, no jeżeli wyjmiemy z tego pudełka, nie zaglądając do środka, srebrną bombkę, no to nadal nie wiemy, czy jeśli, a nie, dobrze, jeżeli wybierzemy z tego pudełka srebrną bombkę, to musielibyśmy wybrać, w tym pudełku musi być bombka srebrna i czerwona. W takim razie w tym pudełku mogą być tylko dwie srebrne, a w tym dwie czerwone. No i problem jest rozwiązany. Natomiast gdybyśmy wyjęli z tego pudełka czerwoną bombkę, to nie wiedzielibyśmy, czy w tym pudełku jest bombka srebrna i czerwona, czy dwie czerwone, bo nie zaglądamy do środka, prawda? W związku z tym nadal nie wiedzielibyśmy, jakie bombki są w tym pudełku i zadania nie dałoby się rozwiązać. No, to samo dotyczy tego pudełka, więc przyjrzyjmy się, co będzie, jeżeli wyciągniemy jedną bombkę z tego pudełka. No powiedzmy, że wyciągnęliśmy bombkę czerwoną. To znaczy, że wiemy, że w tym pudełku są dwie bombki czerwone. I jeżeli w tym pudełku są dwie bombki czerwone, to w tym pudełku musi być srebrna i czerwona. No a w tym pudełku dwie srebrne i zadanie jest rozwiązane. Podobnie by było, gdybyśmy wyciągnęli dwie bombki srebrne, to znaczy gdybyśmy wyciągnęli bombkę srebrną, bo to znaczy, że w tym pudełku są dwie bombki srebrne, to znaczy w tym pudełku jest bombka srebrna i czerwona, a w tym pudełku są dwie czerwone bombki. Wniosek stąd, że prawidłowa odpowiedź jest taka, że trzeba zajrzeć, a właściwie nie zajrzeć, a wyciągnąć jedną bombkę bez zaglądania z tego pudełka. To ja teraz, żeby pójść dalej, się zmniejszę. Idziemy dalej. Drugie zadanie jest takie, mamy wyjaśnić, dlaczego iloczyn trzech liczb kolejnych, całkowitych, a plus 1 i a plus 2, jest zawsze podzielny przez 3. No i to można zrozumieć w taki sposób, że jak sobie narysujemy oś liczb całkowitych i zaczniemy zaznaczać liczby podzielne przez 3 tymi niebieskimi kropkami, to okazuje się, że te liczby są co 3, tak? Tu jest 3, potem 6, potem 9, potem 12 i tak dalej, i tak dalej. No jeśli teraz wezmę taką szufladkę o szerokości 3 jednostek i zacznę ją tu przykładać, no to widać, że jakkolwiek bym jej nie przyłożył, jeżeli ona obejmuje 3 kolejne liczby, to zawsze jedna z nich będzie, zawsze któraś z tych liczb z niebieską kropką trafi do tej szufladki, prawda? W związku z tym iloczyn trzech kolejnych liczb, no tu możemy na przykład spróbować, prawda? Teraz tu jest dziewiątka, tu jest nadal dziewiątka, tu jest nadal dziewiątka. Jak przesuniemy tutaj, to w tej szufladce będzie dwunastka, czyli też liczba podzielona przez trzy. W związku z tym dlatego iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych jest zawsze podzielny przez 3. Takie rozumowanie jest przydatne niewątpliwie i przyda się nam w przyszłości. Kolejne zadanie. Mamy coś, co się nazywa ciągiem, czyli po prostu taki rządek liczb. I te liczby zostały
stworzone w ten sposób, w tym ciągu jest taka prawidłowość, że pierwsze dwie to były jedynki, a kolejne to jest zawsze suma dwóch poprzednich. No więc na trzecim miejscu stoi dwójka, bo to jest 1 plus 1. Na czwartym miejscu stoi trójka, bo to jest 1 plus 2. Na piątym miejscu stoi piątka, bo to jest 2 plus 3. Na szóstym miejscu ósemka, bo to jest 3 plus 5 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, mamy pierwszych 2023 wyrazy tego ciągu i ile wśród tych wyrazów jest liczb nieparzystych? No i żeby rozwiązać to zadanie, to można zauważyć, że w każdej kolejnej trójce liczb są dwie liczby nieparzyste i jedna parzysta. No i jest tak dlatego, że suma dwóch liczb nieparzystych, weźmy tutaj, tych dwóch jest liczbą parzystą. Przechodzimy do kolejnego wyrazu, to jest suma liczby parzystej i nieparzystej, to będzie liczba nieparzysta. I kolejnego suma liczby parzystej i nieparzystej, to znowu będzie liczba nieparzysta. W związku z tym dwie kolejne liczby będą nieparzyste, ale jak przejdziemy do następnego wyrazu, to suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych będzie parzysta. No więc na każdą trójkę w tym ciągu, na każdą trójkę liczb kolejną mamy dwie liczby nieparzyste i jedną parzystą. No to w takim razie pytanie, ile jest tych trójek? No, ktoś powiedział, że w ogóle to znaczy, że jest 2/3 liczb nieparzystych. No, byłoby to prawdą, gdyby 2023 dzieliło się przez 3 bez reszty, ale się nie dzieli. Bo 2023 to jest podzielone przez 3, najbliższa liczba do 2023, mniejsza od niej, która się dzieli przez 3, to jest 2022, bo suma cyfr liczby 2022 dzieli się przez 3, ale 2023 to jest 673 reszty 1. No w każdej z tych 673 trójek mamy dwie liczby nieparzyste, a ta liczba, która nam została, to jest pierwsza z kolejnej trójki, czyli też liczba nieparzysta. W związku z tym wśród tych 2023 wyrazów tego ciągu mamy 1347 liczb nieparzystych. No i bez wypisywania tych wszystkich 2023 liczb, żeśmy rozwiązali to zadanie i doszliśmy do odpowiedzi. No i w końcu ostatnie zadanie o koparkach kopiących kanał. Dwie koparki wykopują przez 2 godziny 2 metry bieżące kanału. Ile koparek potrzeba, aby wykopać w ciągu 5 godzin 5 metrów bieżących kanału? No i rozumowanie może być takie, jak spotkacie takie zadanie, no to trzeba to po pierwsze obliczyć wydajność tej koparki. Wydajność to znaczy to, ile kanału jedna koparka może wykopać w 1 godzinę. Ustalony odcinek czasu, ale no, najczęściej wybiera się 1 godzinę. No, dwie koparki wykopują przez 2 godziny 2 metry bieżące kanału, to przez godzinę dwie koparki wykopią o połowę mniej, tak? Czyli 1 metr bieżący kanału. Ale to były dwie koparki, więc jedna koparka wykopie 0,5 metra bieżącego kanału. I to jest wydajność jednej koparki, 0,5 metra kanału na godzinę. No, w takim razie w ciągu 5 godzin jedna koparka wykopie 2,5 metra, a mieliśmy wykopać w tym czasie 5 metrów kanału, a więc wykonawca do tego potrzebuje 5 koparek. Dziękuję bardzo.